Kiedy czytałem dzisiaj w pierwszym czytaniu o tym, że król Dawid sprowadził Arkę do swojego miasta i kiedy przeczytałem opis tego sprowadzenia, to szybko policzyłem. Otóż z miasta, gdzie była Arka przechowywana, do miasta Dawidowego było około 30 kilometrów. Co 6 metrów był składany w ofierze między innymi wół jako ofiara radości i przebłagania. Policzyłem, 5 tysięcy wołów musiało stracić swoje życie. Oczywiście, ale bardziej chodzi o to, w jaki sposób król Dawid, uwzględniając tamtejszą kulturę, w jaki sposób świętował. Co to była za radość, że król potrafił tańczyć przed Arką, cieszyć się z jej obecności i błogosławić lud, rozdając żywność. Jaką wagę miała Arka, która przypominała wyjście z Egiptu do ziemi obiecanej? Otóż myślę, że kiedy każdorazowo stajemy wobec Jezusa Chrystusa, kiedy kapłan wydobywa z tabernakulum Najświętszy Sakrament, kiedy potem pokazuje go nam, a my go przyjmujemy, to powinna nam towarzyszyć radość Dawida. Powinniśmy nieomal tańczyć z tego powodu, że oto Bóg staje między nami. Myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka. Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, kiedy ta Arka Przymierza staje między nami, kiedy Jezus Chrystus w swoim Słowie i w swoim ciele chce nas karmić, to my powinniśmy po prostu nie posiadać się z radości.